Dziękuję bardzo, panie marszałku. Kieruję swoje pytanie w kontekście zapisów artykułu 163 ustęp 1, gdzie wyliczane są kompetencje tej ewentualnie tworzonej instytucji, ale tak niejako obocznie kieruję moje pytanie o w związku z tym zapisem, że państwowy PSG prowadzi działania w kierunku ochrony interesów państwa w zakresie gospodarowania strukturami geologicznymi, w tym zabezpieczenia dla interesów państwa, przeznaczenia wytypowanych przez siebie struktur geologicznych, dopełnienia strategicznej roli, jak między innymi bezzbiornikowe magazynowanie czy zatłaczanie substancji do górotworu. I właśnie o to bezzbiornikowe magazynowanie i zatłaczanie substancji do górotworu chciałam zapytać. Chciałam zapytać o niejako na marginesie tych zapisów proponowanego projektu ustawy, o sens ekonomiczny i merytoryczny tegoż procederu. No powiem tak, nie wszystkie tereny Polski mają taką ciekawą i skomplikowaną strukturę geologiczną jak moje rodzinne Pieniny, ale znam fakt autentyczny z czasów budowy zbiornika Zapory Czorsztyńskiej, kiedy to uszczelniano zaszczykami z betonu uszczelniano podłoże, lali ten beton i lali, i lali, i lali, aż się zabetonowała 5 kilometrów dalej studnia we wsi Maniowy. Więc krótko mówiąc, po to ten przykład mający charakter anegdoty, żeby unaocznić, że struktura geologiczna Polski jest bardzo skomplikowana. I ja powątpiewam osobiście w sens ekonomiczny tego składowania podziemnego. Chciałabym usłyszeć, jeśli można, zdanie pana ministra w tym zakresie. Dziękuję bardzo.